Dobry wieczór, dobry wieczór. Chociaż ciągle mam problem, żeby mówić dobry wieczór, kiedy za oknem jest widno, więc witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium. Proszę się rozsiąść, przygotować, zaraz zaczynamy. Mam nadzieję, że nie mieli Państwo trudności z dołączeniem. Wiem, że były jakieś drobne problemy, chyba wynikające z jakichś dzisiaj gorszego wieczoru aplikacji Zoom, ale zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby korzystać również z Facebooka. Pozdrawiamy Facebook, który mam nadzieję też jest z nami i wszyscy mogą spokojnie tam oglądać, jeśli były jakiekolwiek problemy z dołączeniem do naszego dzisiejszego spotkania na Zoomie. Cieszę się, że Państwo się już witają ze sobą. Proszę się przywitać, pozdrowić, przekazać pozdrowienia z północy na południe i z wschodu na zachód. Zaczynamy webinarium. Dzisiaj myślę, że tytuł dzisiejszego spotkania mówi już sam za siebie, o czym będziemy rozmawiać, bo tytuł jest Nie jesteś sam, nie jesteś sama, czyli jak współpracować z innymi nauczycielami, współpracować w szkole. Będziemy rozmawiać o współpracy, temacie bardzo złożonym, skomplikowanym, ale zaprosiłam dla Państwa dzisiaj wspaniałe kobiety, które opowiedzą o swoich doświadczeniach współpracy. Będziemy też mogli dzisiaj Państwa zaprosić do wyjątkowego doświadczenia współpracy, ale o tym pod koniec webinarium. Proszę się w takim razie rozsiąść, może położyć, nawet jeśli ktoś z Państwa może w poziomie być w stanie oglądać webinarium. Zachęcam do dobrostanowego wieczoru razem z nami. Zaczynamy. Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak zawsze muszę powiedzieć tą formułkę, jest największą organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją. Dzięki Państwu i dzięki internetowi docieramy do 40 tysięcy szkół, do 40 tysięcy nauczycieli i do około 10 tysięcy szkół. Chciałabym, żebyśmy docierali do 40 tysięcy szkół. Może nam się to kiedyś uda. Te szkoły są rozsiane po całej Polsce, dlatego serdecznie zachęcam do pozdrawiania się przez północ, południe, wschód i zachód. Jak zawsze mogą Państwo skorzystać z naszej oferty, to znaczy sprawdzić, co słychać na blogu, zapisać się do newslettera i regularnie otrzymać od nas powiadomienia. Ola, która opiekuje się naszym czatem, zaraz Państwu wrzuci wszystkie linki. Jak zawsze polecamy, żeby zaglądać również na stronę Fundacji CEO na Facebooku. Tam dużo aktualności, materiałów oraz to, co o wszystkim tym, co u nas się dzieje na bieżąco. Jak zawsze mogą Państwo zapoznać się z naszą ofertą szkoleń dla całych rad pedagogicznych albo uczestniczyć w naszych programach. W tym momencie, mimo napisu, że rekrutujemy, to już nie rekrutujemy. Rozpoczęliśmy tak naprawdę działania w większości naszych programów. Do nowej rekrutacji będziemy zapraszać pod koniec roku szkolnego i na początku następnego. Będzie drobny wyjątek i o tym dzisiaj opowie Emilia, do czego można właśnie w tym momencie dołączyć. Partnerami naszego wydarzenia jest Norwegian Refugee Council, dziękujemy bardzo, a patronem medialnym dyrektor szkoły. Doświadczenia będą? Oczywiście, że będą. Ola tego przypilnuje, żeby Państwo pod koniec webinarium otrzymali link do zaświadczeń. Zachęcam do założenia sobie konta w serwisie zapisy.co.org.pl. Jeśli Państwo jeszcze tego konta nie posiadają, to ułatwia otrzymanie zakończenia na koniec spotkania. Prelegentki, obiecałam gościnie, są gościnie. Urszula Pieczonka, która jest nauczycielką w edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej w Babicach, która jest liderką w laboratorium szkoły uczącej się. Witam Cię, Ulu, serdecznie. Witam wszystkich, dobry wieczór. Iwona Skiba, która jest nauczycielką języka polskiego i języka polskiego jako obcego albo jako języka nowego. Po naszych wspólnych doświadczeniach wiemy, że możemy o tym mówić na dwa różne sposoby albo na więcej. W szkole podstawowej numer 1 w Piastowie. Iwona jest również liderką w laboratorium szkoły uczącej się, a także mentorką w szkole edukacji. Witam Cię, Iwono. Witam, dobry wieczór. Mówiłam o tym, że technologia nam sprzyja, ale mam poczucie, że chyba przez chwilę było trochę gorzej z internetem, więc witam Cię, Iwono, bardzo serdecznie. Emilia Kędziorek, myślę, że Państwu bardzo dobrze znana, nie tylko z webinariów CEO. Emilia opiekuje się programem Wychowanie to Podstawa, ale jest tutaj z nami z dwóch powodów. Dlatego, że opiekuje się programem Wychowanie to Podstawa i dlatego, że jest nauczycielką z 20-letnim doświadczeniem pracy w liceum i do tego o tym swoim dzisiejszym doświadczeniu, dzisiaj o tym doświadczeniu też będzie opowiadać. Witam Cię, Emilko, serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Zaczniemy od takiego wyzwania. Spróbujemy zdobyć górę na początek.
Najczęściej współpraca w szkole zaczyna się od zadania, czyli na przykład potrzeby zorganizowania dnia ziemniaka i to zadanie po prostu na nas spada, jak ten gorący ziemniak. Współpraca w szkole zaczyna się również od potrzeby. Mam jakąś potrzebę i wokół tej potrzeby zawiązuje się współpraca. Mam jakąś trudność, chciałabym wprowadzić coś do szkoły, pokazać coś innym nauczycielom. Współpraca w szkole może zaczynać się również od dyrektora, dyrektorki, który chciałby, żeby grono pedagogiczne współpracowało. Tworzy kulturę współpracy. Szanowni Państwo, pytanie do Was, wszystkich, którzy tu dzisiaj już dołączyli i są z nami, odmeldowali się na czacie. Jak jest u Państwa? Od czego u Państwa zaczyna się współpraca? Proszę się podzielić z nami na czacie, a to pytanie do moich szanownych gościni. Od czego się w Waszych szkołach zaczyna współpraca? Może ja zacznę, jak to było w mojej szkole i moja przygoda ze współpracą z zespołami w naszej małej szkółce. Pod Oświęcimiem pracuję w szkole podstawowej w Babicach i nasza przygoda ze współpracą była równoznaczna z przygodą z ocenianiem kształtującym. Od ponad 14 lat jesteśmy związani z Centrum Edukacji Obywatelskiej i w zasadzie wszystkie wyzwania, działania, programy, warsztaty proponowane przez CEO wiążą się u nas z powstaniem współpracy, zainicjowaniem tej współpracy w ramach grup pomocnych przyjaciół. Grupy pomocnych przyjaciół funkcjonują u nas na wszystkich poziomach nauczania. Moja grupa, której jestem liderem, to grupa edukacji wczesnoszkolnej. Oprócz tego są jeszcze grupy pomocnych przyjaciół skupiające nauczycieli klas 4-6 oraz klasy 7-8. Nasze działania w programie prowadzenia oceniania kształtującego, następnie całościowy rozwój szkoły jedynka, całościowy rozwój szkoły dwójka, następnie rozwijanie uczenia nauczania się oraz konkretne kolejne działania w ramach szkoły uczącej się, do której zostaliśmy zaproszeni oraz w ostatnich czasach szkoły laboratorium, wpisują się na trwale w naszą współpracę. Mój zespół edukacji wczesnoszkolnej skupia nauczycieli nie tylko przedmiotowców, ale również nauczyciele katecheci w nim uczestniczą, wychowawcy świetlicy, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia. Także wszyscy nauczyciele, którzy nawet na fragment roku szkolnego pracują i współpracują z nami, są pochyleni nad wspólnym naszym celem, czyli nad rozwojem naszych uczniów. Jak te spotkania przebiegają? Zazwyczaj planujemy sobie dokładnie, że spotkania będą odbywały się raz w miesiącu i rezerwujemy na to poniedziałki. Także wszyscy wiemy, że poniedziałki są przeznaczone dla szkoły i nie ma blokady z innymi naszymi potrzebami czy zajęciami. Oprócz tego w naszych zespołach są przydzielone dokładne funkcje i role do spełnienia. Jako lider zapraszam moje koleżanki do tego, aby jedna z nas została gospodynią takiego spotkania i gospodarz spotkania odpowiada za przyjemności i potrzeby bardzo podstawowe, a mianowicie ciasto i coś do wypicia, kawa, herbata. Role następne, takie jak facylitatora spotkania czy przewodniczącego, sekretarza, no tych ról jest dużo w zależności od naszych potrzeb czy tematyki spotkania, ale również służą do spełniania i zaspokajania takich podstawowych potrzeb, potrzeb przynależności do grupy i uznania w tej grupie. Zaczynamy spotkanie od 15-20 minut przy swobodnej rozmowie, przy tym kolokwialnym ciastku i kawie, wydawałoby się banalnym, ale bardzo potrzebnym dla wszystkich nas, tym bardziej, że pracujemy w naszej szkole bez pokoju nauczycielskiego i bez przerw, więc czasu na te spotkania codzienne mamy niewiele, stąd to raz w miesiącu spotkanie, które poprzedzone jest właśnie rozmową taką swobodną. Prowadzi też do odfiltrowania naszych trosk, naszych codziennych zdarzeń, wspomnień, przeżyć
i jest nam bardzo potrzebne, żeby później w dalszej części spotkania móc pracować nad daną praktyką, bo bardzo często podejmujemy na dany rok szkolny wyzwanie pod hasłem albo dobrej nowej praktyki, albo pracy w jakimś obszarze, na przykład ostatnio pracujemy w obszarze szkoły społeczności uczącej się i przygotowujemy sobie określone działania i zadania wspólnie na spotkaniu właśnie takiego naszego zespołu. Dzielimy się tymi zadaniami, przynosimy gotowe prace uczniów do analizy, opracowujemy wiele wskaźników, które będą nam potrzebne w czasie monitorowania pracy naszych nauczycieli nad poprawą jakości uczenia, nauczania się. I do tego właśnie potrzebna jest nam współpraca, gdzie mamy poczucie kompetencji, poczucie tworzenia jakiejś wspólnoty, budują się relacje, nawiązują się takie nawet więzi, powiedziałabym. Także możemy otaczać opieką nauczycieli, którzy są nowi w naszej szkole, niekoniecznie młodzi, ale nowi, którzy nie mają dotychczasowego doświadczenia w pracy z ocenianiem kształtującym. Im się również należy nasza opieka i wsparcie na takim poziomie koleżeńskim, na takim zupełnie normalnym, nieoficjalnym mentora czy opiekuna, ale właśnie takim zwyczajnym, oddolnym. I to zapewniamy współpracując w naszym zespole. I to jeszcze, o czym chciałabym wspomnieć, to jest jeszcze to, że mimo tego, że ustalamy pewne wspólne działania, wspólne obszary, wspólne wskaźniki, to mamy też przestrzeń do własnej autonomii. Mamy też poczucie takiego bezpieczeństwa teraz i możliwość wyboru, która jest bardzo ważna. Taka autonomia nauczyciela to również jest dla nas niezwykle istotne, kiedy pracujemy w naszym zespole pomocnych przyjaciół. Dziękuję. Ulu, a powiedz mi, jak się zawiązał ten zespół, jak on powstał? On powstał właściwie tak jak gdyby narzucony został przez dyrekcję, że mieliśmy tworzyć zespoły, tak zwane zespoły liderskie, związane właśnie z przystąpieniem naszej szkoły do programu, do działania Całościowy Rozwój Szkoły, a potem RUN-u, czyli rozwijania uczenia, nauczania się, jak już wspominałam. I potrzebne były grupy liderskie i liderzy, którzy nadawali ton całemu, wszystkim działaniom, którzy wyjeżdżali na warsztaty szkoleniowe do Warszawy, poznawali sposoby liderowania, sposoby praktyk, które mieliśmy przeprowadzać w naszych szkołach. Także zaczęło się odgórnie, bo tak nie nawet powiedziałabym dyrektywnie. Dobrze, zaczęło się dyrektywnie. Czy był jakiś opór w związku z tym, że było to narzucone? Pamiętasz te emocje sprzed tych kilkunastu lat, sama to powiedziałaś? Tak, nawet jestem przekonana, że tak było, chociaż wymazałam to już gdzieś z pamięci, ale wszystko, co narzucone, budzi naturalny opór, niepewność, niechęć. Z biegiem czasu zauważyłyśmy jednak plusy i wartość dodaną tego, że możemy ze sobą współpracować, że możemy dzielić się naszymi sukcesami, opowiadać o naszych problemach. Znajdujemy wspólną przestrzeń do ich rozwiązywania, do ewoluowania i pomocy. Także w tej chwili myślę, że już nikt nie pamięta o tym, że było to tak bardzo dyrektywnie. Zresztą nie byłyśmy też uczone tego na studiach. Za moich czasów takie pojęcie współpracy było w niszowej części, raczej rywalizacja pojawiała się między nauczycielami i była taka typowa fala, nauczyciele z doświadczeniem i nauczyciele, którzy dopiero rozpoczynali pracę. Także ten podział był bardzo widoczny i współpraca była dużym wyzwaniem dla nas. A czy możesz powiedzieć z perspektywy, mówiłaś o tym, jak ten zespół wygląda, jak on się zawiązał, a możesz w takim razie opowiedzieć dokładnie przykładowe spotkanie, jak dokładnie ono wygląda, jak już wypijecie zjecie to ciastko i wypijecie tą kawę, przepraszam. Jednocześnie próbuję uratować tych z Państwa, którzy mają problem z dołączeniem i to mocno mnie wybiło, ale już chyba wszyscy są uratowani. Przepraszam za to.
Opowiedz o przebiegu takiego spotkania, bo jak się przygotowywałyśmy do dzisiejszego webinarium, mówiłaś, że te spotkania mogą mieć różną formę w zależności nad czym pracujecie. I opowiadałaś o takim spotkaniu, gdzie na przykład jest facylitowany jakiś proces, bo chcecie dojść do rozwiązania. Opowiedz o takim przykładzie, proszę. To takich przykładów na pewno jest wiele, ale to, nad czym pracowałyśmy na przykład w zeszłym roku, jest takim modelowym, gdzie wyzwaniem dla naszej grupy wiekowej była praca z tak zwanym SOC-iem. Skrót należy rozszyfrować jako sprawnościowe ocenianie kształtujące. Skoro takie było wyzwanie dla nas i dla naszych uczniów, postanowiłyśmy odczarować ten SOC, czyli potrzebowałyśmy przestrzeni na to, żeby zastanowić się, czyli w ogóle przymierzyć się do tego, czy nasi uczniowie są gotowi na to, żeby pracować ze sprawnościami. Musiałyśmy opracować na naszym zespole kryteria dla każdej sprawności, zastanowić się, czy kryteria będą wspólne dla wszystkich naszych dzieci, czy jednak należy spojrzeć na to troszeczkę inaczej. Inne kryteria dla sprawności dla pierwszaka, inne kryteria dla sprawności dla trzecioklasisty. Te spośród nas, które mają zdolności plastyczne, jakoś samoistnie zgłosiły się do zaprojektowania i wykonania znaczka, takiego symbolu danej sprawności na wzór sprawności zuchowych. Miałyśmy przestrzeń do tego, żeby wydrukować, zalaminować, przygotować sprawności dla wszystkich dzieci, 1-3. Nie ma takiej możliwości, żeby dzieciak nie otrzymał sprawności, a to wynika z tego dokładnego doprecyzowania kryteriów, które muszą dzieci spełnić, aby otrzymać daną sprawność. Sprawności przeprowadzałyśmy, zapoznawałyśmy też rodziców z kryteriami sukcesu, aby otrzymać daną sprawność. Umieszczałyśmy je w aplikacji ClassDojo, którą mamy taką wewnętrzną w szkole. Każda z nas ma kontakt ze swoimi rodzicami. Przekazałyśmy rodzicom kryteria sukcesu do sprawności, a z biegiem tygodni i miesięcy w szkole monitorowałyśmy, jak to wygląda w danej klasie. Patrzyłyśmy i sprawdzałyśmy reakcje rodziców na ClassDojo, którzy mogą nam lajkować czy pisać komentarze. Czy to się spodobało rodzicom, czy to się spodobało dzieciom, ile sprawności i na jakie sprawności najwięcej dzieci ma ochotę, przystępując do ich wykonywania. I mogłyśmy w ten sposób dokonać ewaluacji, mogłyśmy albo modyfikować kryteria sukcesu do sprawności, które już funkcjonują, ewentualnie wymyślać nowe sprawności. I cały czas pracowałyśmy nad tym, cały rok. Ta współpraca również była w obszarze społeczności uczącej się, więc ten filar rodzica był również bardzo mocno przez nas doceniony. Podjęłyśmy tą szeroką współpracę z rodzicem. Stworzyłyśmy na tę potrzebę również Akademię Rodzica. Stawiałyśmy posty na ClassDojo informujące rodziców o przebiegu tego naszego działania. I o rodzicach to sobie zostawimy następny raz. Ja wiem, że to jest świetny temat i w Twojej szkole. Przepraszam, że tak wchodzę Ci w słowo. No temat rzeka, tak. Tak, ja wiem i pamiętam naszą rozmowę o współpracy z rodzicami i webinarium, które razem robiłyśmy na ten temat. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę pooglądać i posłuchać Uli, która opowiada o Akademii dla Rodziców, to jest takie webinarium. Ola pewnie je Państwu zaraz odgrzebie, jak się dogadać z rodzicami w szkole i ja serdecznie do niego zapraszam. Ula tam opowiada historię o Akademii w swojej szkole i ona naprawdę jest świetna. Ale zostańmy przy współpracy. Dziękuję Ci, Ulu, bardzo. Zaraz jeszcze do Ciebie wrócimy. Czytałam odpowiedzi na czacie, kiedy Państwo pisali o tym, że potrzeba, zadanie, dyrektor, dyrektorka, czyli te głosy były mocno podzielone. My teraz przyjrzymy się zespołowi, który powstał z potrzeby. I był to zespół, który powstał w zeszłym roku, Zespół Wsparcia Ucznia Cudzoziemskiego. Zaproszę Iwonę, bo to był zespół, który powstał w jej szkole. I tak naprawdę Iwona tam dużo dołożyła się do powstania tego zespołu i mam nadzieję, że zaraz o tym opowie. Iwono, zapraszam Cię bardzo serdecznie.
Tak, kiedy myślę o powstaniu tego zespołu i analizuję to, o czym dzisiaj mówimy, czyli czy te zespoły zaczynają się od zadań, potrzeb i czy też od dyrektora, to rzeczywiście tutaj najbardziej na plan pierwszy wysuwa się potrzeba, ale tak naprawdę składniki tego zespołu to też zadanie i dyrektor, który tworzy kulturę współpracy, bo bez akceptacji tego zespołu by nie było. Jak ten zespół powstał? Ponieważ miałam okazję zobaczyć, jak wygląda wspieranie uczniów cudzoziemskich, nauka uczniów cudzoziemskich w szkołach poza granicami naszego kraju, tam, gdzie rzeczywiście ten system już jest mocno rozbudowany i to wsparcie jest bardzo widoczne. Po powrocie z takiej podróży, w rozmowie z panią dyrektor, jakby padła taka propozycja, że dobrze byłoby w naszej szkole również taki zespół założyć, ponieważ od lutego ubiegłego roku mamy rzeczywiście sporo uczniów cudzoziemskich w naszej szkole. Ta inicjatywa spotkała się oczywiście z aprobatą pani dyrektor. Do tego zespołu zaprosiłam osoby, które współpracują z uczniami cudzoziemskimi na co dzień, czyli nauczycieli przede wszystkim przedmiotów i wychowawców. W tej chwili najściślejsza współpraca jest tak naprawdę między nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych, ponieważ za chwilę ci uczniowie staną również przed trudnym zadaniem, jakim będzie dla nich egzamin. Zadania tego zespołu oczywiście można by było podzielić tak na taką kategorię, na wspieranie ich w funkcjonowaniu w ogóle w szkole, na odnalezieniu się, na integracji, ale też na tej stronie edukacyjnej, gdzie tak naprawdę nauczyciele przedmiotu ściśle ze sobą współpracują. Spotykamy się czasami w czasie przerw, więc to wcale nie muszą być jakieś bardzo formalne spotkania. Zaczynamy od, myślę tutaj, mówię o takich najprostszych spotkaniach, kiedy po prostu wymieniamy się spostrzeżeniami. Ponieważ ja uczę tego języka polskiego jako drugiego, ale też i koleżanka i mamy podział tych godzin, więc tutaj wystarczy czasami informacja, co planujemy na naszych zajęciach, czym ona się zajmowała, czym ja się zajmuję, żeby ten proces był bardzo spójny. Potrzebujemy tutaj współpracować i rozmawiać z nauczycielami innych przedmiotów, żeby uzyskać też informacje, na czym na naszych zajęciach możemy się skupić, jakie słownictwo poćwiczyć, jakie pojęcia wyjaśnić. Ta współpraca jest także potrzebna, kiedy dochodzi tutaj na przykład do modyfikacji materiału, albo do modyfikacji sprawdzianów, które mają miejsce też w naszej szkole. Więc tak staramy się pochylać w tym zespole. Odbyło się również, te spotkania nie muszą być stacjonarne. Mieliśmy też takie spotkanie online na Teamsach, czyli po godzinach pracy na spokojnie znaleźliśmy wspólny czas pasujący większości, no bo trudno tu mówić tak o wszystkich, większości. I to był też taki moment, kiedy mogliśmy porozmawiać o tym, jak widzimy tych uczniów, jak sobie radzą, z czym sobie radzą, z czym mają jeszcze trudności i podjąć decyzję o dalszych wspólnych krokach w sprawie tych uczniów. Powiedziałaś o modyfikowaniu materiałów czy materiałów do sprawdzianów. To w takim razie jak ten zespół pracuje, żeby zmodyfikować taki materiał? Mamy taką zasadę, jeżeli chodzi o modyfikację testów, najczęściej dostaję, z racji tej, że mam najczęstszy kontakt na języku polskim tak z tymi uczniami, czy też tym języku polskim jako obcym, otrzymuję zagadnienia, otrzymuję kryteria sukcesu albo czasami gotowe testy i wtedy rozmawiamy, co jest istotne, na czym zależy temu nauczycielowi i ja na przykład przygotowuję ucznia też do tego, czyli objaśniam jeszcze przed sprawdzianem różne pojęcia, a na sprawdzianie czasami też modyfikujemy te zadania, tak? Modyfikujemy tak, żeby one były wykonalne, to znaczy nie są to na pewno opisowe zadania, tylko bardziej polegające na wybieraniu, dobieraniu, jeżeli wiemy, że uczeń z tym ma trudności. Jeżeli już tę umiejętność opanował, to troszeczkę te zadania w cudzysłowie utrudniamy, tak? Pozwalamy mu na większą już swobodę i na to, żeby też rozwijał się dalej. Mówiłaś też, że ten zespół nie działa już tak prężnie, jak działał na początku, ale to też jest o potrzebie, prawda? To też wynika z tego, że zmniejszyła nam się liczba uczniów cudzoziemskich. Myślę też, że i trzeba się z tym liczyć, że jakby w harmonogramie, w kalendarzu szkolnym są takie okresy, kiedy jest
jest wzmożona praca i nie zawsze jest ten czas właśnie na to, żeby rzeczywiście tak pochylić się tak, jakbyśmy pewnie chcieli. Więc wtedy musimy troszeczkę minimalizować to, żeby móc jeszcze wywiązywać się z innych zadań. Bo z takimi trudnościami wiadomo, że spotykamy się na co dzień. Wiem, że Ula mówiła, że zespół pomocnych przyjaciół spotyka się regularnie w poniedziałek raz w miesiącu. A jak jest w przypadku Twojej grupy? Mówiłaś o tych spotkaniach na korytarzu, w przelocie, na przerwie, co jest świetnym pomysłem. Wszyscy cierpimy na brak czasu. A czy są jakieś regularne, ustalone tryby spotkań? Tak, mamy w naszym harmonogramie ustalone jakby odgórnie, że spotykamy się 4 razy w roku i to są raczej takie spotkania odgórne, żeby rzeczywiście już poświęcić czas, no i mieć przestrzeń, tak, na dyskusję, na rozmowę, na wyciągnięcie wniosków i pomoc uczniom. Mhm. To było o potrzebie. Teraz zdecydowanie o potrzebie z innego rodzaju, o zespole, który zajmuje się rozwijaniem pewnej metody. Ula mówiła o wprowadzaniu w ogóle oceniania kształtującego do szkoły i robienie tego przez kilkanaście lat, pracowanie nad różnymi elementami, które składają się na całe ocenianie kształtujące jako złożony proces. A u Ciebie w szkole zajmujecie się myślącą klasą i to też jest o potrzebie, czy może to było o narzuconej metodzie? Ty opowiedz proszę o tym, Iwono. Myślę, że tutaj to zdecydowanie to jest zadanie, które robimy i potrzeba, ponieważ tak jak wspomniane zostało na początku, jesteśmy też szkołą laboratorium i zajmujemy się danym obszarem, więc wszyscy, którzy są jakby w tej grupie właśnie liderskiej, postanowiliśmy już w zeszłym roku, że będziemy bardziej przyglądać się i wprowadzać jako naszą praktykę właśnie pracę z elementami metody myślącej klasy. I chcę powiedzieć, że ten nasz zespół to nie jest w ogóle żaden formalny zespół. On wynika całkowicie z naszej potrzeby. I może powiem, jak to wygląda, tak? Na początku tego roku szkolnego chcieliśmy, żeby nauczyciele zatrudnieni w naszej szkole wiedzieli, nad czym tak naprawdę jako szkoła pracujemy, jaki jest nasza tutaj jeden z kierunków, tak, drogi, którą podążamy. W związku z tym zorganizowałyśmy, bo akurat są tutaj same dziewczyny na razie, takie szkolenie dla całej rady pedagogicznej, takie spotkanie warsztatowe. I to było na początku roku szkolnego. Ono było bardzo takie, myślę sobie, teoretyczne. Natomiast postanowiłyśmy pójść krok dalej i widzimy tutaj też duże korzyści dla nas, że zaczęłyśmy organizować takie lekcje otwarte, na które zapraszamy inne osoby i same też na nie przychodzimy po to, żeby zobaczyć, co działa, jakie na przykład zadania się sprawdzają, a co można by było jeszcze udoskonalić. I tak naprawdę tutaj ta nasza współpraca polega na tym, że z jednej strony dzielimy się wiedzą, ale z drugiej strony my jako zespół też czerpiemy z tego duże korzyści. W postaci na przykład informacji zwrotnych, dokładnych spostrzeżeń i tego, że możemy modyfikować nasze działania. A powiedziałaś, że jest to grupa nieformalna. Co to znaczy? Tak, to znaczy, że nigdzie w zespołach Rady Pedagogicznej nie ma takiego zespołu, który nazywałby się zespół do spraw na przykład myślącej klasy. Tak, to bardziej robimy to, to wynika z naszej potrzeby. Czujemy się, że tak powiem, wynikało to, tak jak mówię, z potrzeby po prostu. A czy musiałyście formalnie poprosić o zgodę, czy po prostu mogłyście się spotykać, żeby do tego, do tej współpracy doszło? Nie, ona po prostu wyniknęła, tak naprawdę wynika z naszych potrzeb i tak jak mówię, nie ma też potrzeby, żeby formalizować ten zespół na razie, ponieważ my wprowadzamy te metody, uczymy się, więc tutaj jesteśmy dla siebie dużym wsparciem. A przy okazji też pokazujemy innym. Myślę, że tutaj bardzo interesujący jest ten wątek, osoby, które należą do tej grupy, wzięły udział w szkoleniach dla Rady Pedagogicznej, że chciałyście to pokazać całej szkole, a jednocześnie cały czas jesteście w procesie, rozumiem, w ramach grupy, jako w procesie uczenia się i doskonalenia tej metody na własnych lekcjach.
Czy trzeba się zapisać na taką otwartą lekcję, czy po prostu można dołączyć? Nie, zostawiamy informację w pokoju nauczycielskim, że po prostu z zaproszeniem na taką lekcję podajemy kiedy, gdzie, w której klasie. Tam czekają miejsca na chętne osoby. I tak to wygląda. Bardzo Ci dziękuję. Jesteśmy cały czas, proszę Państwa, przy potrzebach, przy zadaniach i przy oczywiście przy dyrektorze. Mówiliśmy o zespołach, które mogą się tworzyć i to mogą być w zależności od potrzeby czy zadania, mogą to być bardzo, bardzo różne zespoły, ale to nie zawsze muszą być zespoły. Współpraca w szkole to nie zawsze musi być zespół. Czasami to są po prostu różnego rodzaju formy współpracy. Chciałabym, żeby moje gościnie opowiedziały Państwu o różnych formach współpracy, które są możliwe u nich w szkole. I za chwilę, teraz zaczniemy od, myślę, mam nadzieję, chyba najlepiej znanej formy współpracy nauczycielskiej. Jeśli dla Państwa jest to również znane, to proszę się podzielić doświadczeniami. Ula opowie o spacerze edukacyjnym, też w kontekście tego zagadnienia z oceniania kształtującego, którym się obecnie w swojej grupie zajmuje. Opowiedz, Ulu, proszę o spacerze. Spacer edukacyjny jest nierozerwalnie związany z monitorowaniem procesu uczenia się naszych uczniów. I ideologia, jego idea jest taka, że uczą się wszyscy. Nauczyciel nie jest oceniany. Patrzymy na naszych uczniów, na ich działania i wyciągając wnioski z tego, co dzieje się na lekcji, z ich aktywności, możemy monitorować ten proces. Idąc na taki spacer edukacyjny, musimy być do niego odpowiednio przygotowani. I wcześniej na naszym zespole, po ustaleniach między liderem a dyrektorem lub liderami a dyrekcją, to zależy, czy spacer jest dla wszystkich, czy tylko dla danej grupy wiekowej, ustalamy sobie obszar, który będziemy monitorować, co będziemy obserwować. Informuję o tym moich nauczycieli z mojej grupy pomocnych przyjaciół właśnie na tym spotkaniu comiesięcznym. Ustalamy sobie wskaźniki do takiej obserwacji. Nie jesteśmy zaskoczone tym, co będzie obserwowane. I wiedząc o tym, co będzie, możemy się odpowiednio do tego przygotować, zarówno jako obserwatorzy, jak i nauczyciel, który podejmuje gości, czyli obserwatorów u siebie na swojej lekcji. Kiedy mamy przygotowane wskaźniki, pracujemy również w naszym zespole nad przygotowaniem takiego arkusza obserwacji, gdzie wystąpią wskaźniki przewidywane, których spodziewamy się zastać po stronie uczniów, czy ewentualnie działania po stronie nauczyciela, czy środowiska edukacyjnego w danej sali lekcyjnej. To zależy, co nam jest po prostu potrzebne do tego spaceru edukacyjnego. Jeżeli chodzi o osoby, które spacerują, są obserwatorami, to bardzo nam pomaga dwuzmianowość, dlatego że nauczyciele, którzy przychodzą na godzinę późniejszą na swoje zajęcia, mogą od rana już być obserwatorami. Nie ma takiej kolizji w doborze nauczycieli, którzy będą obserwatorami. Zdarzało nam się również, że w naszym spacerze brali udział uczniowie. Także staramy się zaangażować do spaceru nie tylko nauczycieli, ale właśnie społeczność uczniowską. Z nimi też musimy wcześniej przepracować, co będą obserwować, na czym polega ten spacer edukacyjny, żeby poznali wskaźniki i zastanawiali się, w których obszarach one występują. Zazwyczaj obserwujemy tylko fragment lekcji, nie idziemy na całe lekcje naszymi spacerami. To tak gdzieś do 15 minut jesteśmy w stanie zaobserwować w kilku klasach, czy dane wskaźniki występują, czy nie. Z przykładu mogę zaprezentować pracę nad pierwszą strategią oceniania kształtującego, pracę z celami i kryteriami sukcesu. Kiedy je wprowadzamy, jest to bardzo ważne dla naszych nowych nauczycieli. Z perspektywy tych kilkunastu lat, oni bardzo chętnie podejmują gości, jak też i uczestniczą, więc tych dwóch stron mają możliwość tej perspektywy spojrzenia na problem. Istotne jest również to, co się dzieje później, czyli po spacerze.
Zazwyczaj odpowiadamy o tym, co widzieliśmy, co mamy na swoich arkuszach obserwacji. Z dyrektorem przepowiadamy sobie całą sytuację, ponieważ nasz dyrektor odstąpił od hospitacji. Praktycznie on ich już u nas w szkole nie ma. Po rozmowie z dyrekcją i omówieniu tego, co się zadziało, spotykamy się z nauczycielami, którzy nas podejmowali u siebie i z nimi wspólnie omawiamy te wskaźniki, które zaobserwowaliśmy, które mamy w naszych arkuszach. Zastanawiamy się, w jakim momencie wprowadzania tej strategii jest dany nauczyciel, co może jeszcze u siebie zmienić, zmodyfikować. Zazwyczaj zostawiamy przestrzeń do takiej autorefleksji dla nauczycieli. Nie jesteśmy na zasadzie obserwatorzy, spacerowicze, którzy przychodzą z dobrą radą. Nie, tego akurat staramy się w ogóle nie stosować. Jest to bardzo pomocne dla nauczycieli, którzy mogą z refleksją podejść do swojej lekcji, mają autonomię, wybór, chcą czy nie chcą, w której przestrzeni. I jeżeli nas zaproszą na kolejny raz, to jest bardzo miłe i takie twórcze i rozwojowe. Czy zmiany się dokonały, czy jeszcze można coś zmodyfikować i zmienić? Ulu, powiedz mi, jaka jest różnica pomiędzy spacerem edukacyjnym a koleżeńską obserwacją lekcji? W koleżeńskich obserwacjach lekcji u nas w naszej praktyce szkolnej jest tak z kolei, że jesteśmy dobrane już w pary takich wzajemnych przyjaciółek. I razem z koleżanką omawiamy sobie fragment naszego ewentualnego problemu do zaobserwowania, czy wprowadzamy jakąś nowość i chcemy sprawdzić, jak to działa na lekcjach. Bardzo podobnie umawiamy się wcześniej, żeby przygotować się do takiej oke obserwacji koleżeńskiej. Wybieramy obszar do zaobserwowania. Uzupełniamy sobie małą fiszkę czy jakiś taki arkusz obserwacji, na co prosiłabym, żeby koleżanka zwróciła uwagę na mojej lekcji. Zapraszając się wzajemnie, mamy bardzo takie duże pole, takie poczucie właściwie bezpieczeństwa. Wiemy, co będzie koleżanka obserwować. Nigdy nie oceniamy siebie. Patrzymy tylko na naszych uczniów, na ich działania i być może wiele rzeczy nam umknie, kiedy zajęci prowadzeniem lekcji nie zwracamy na coś uwagi, a koleżanka może nam to naświetlić po naszej lekcji. Więc jest to jedna zaufana, taka bliska sercu osoba, którą chcemy gościć u siebie. Zawsze jest też u nas w klasie, w salach lekcyjnych. Dodatkowe są 2-3 krzesełka, czy to dla obserwatorów ze spaceru edukacyjnego, czy dla po prostu oka obserwacji koleżanki, która przychodzi. Dzieci są z tym już obeznane. Nie jest to dla nich jakaś nowość czy powód do stresu. Obserwujemy się bardzo często we fragmencie lub w całości lekcji, w zależności od tego, jakie są nasze potrzeby. Zawsze jest omówienie, czy to spacer, czy okej, obserwacja. Podsumowujemy, dokonujemy właśnie takiej refleksji, co było, co zostało zauważone i mamy tą przestrzeń do tego, żeby modyfikować własną pracę i żeby ten proces uczenia się praktycznie wzbogacać. I my się uczymy i nasi uczniowie się uczą, także jest to obopólna korzyść, a obserwator również korzysta, bo czasami się nawet zdarza tak, że wychodzi ten efekt wow, ja o tym nie wiedziałam, pracując u ciebie w zespole coś mi nie wychodzi, nie wiem dlaczego, a dzięki takiej oka obserwacji mam możliwość spojrzenia na ten sam zespół, ale zupełnie z innej strony, więc tych obszarów rozwojowych jest bardzo dużo. A znajdujecie specjalny czas, żeby o tym porozmawiać? Czy to jest zaraz po zakończeniu lekcji, czy umawiacie się po prostu na takie spotkanie, żeby porozmawiać o tej obserwacji? Próbowałyśmy różnych form. Wydawało nam się, że im wcześniej, tym lepiej, ale jednak odeszłyśmy od tego, żeby bezpośrednio po omawiać, kiedy są jeszcze mimo wszystko jakieś emocje w nas nieprzepracowane.
Więc niedaleka przyszłość, ale jednak dajemy sobie czas i prawo do tego, żeby wyciszyć emocje i spojrzeć na to takim chłodnym okiem. Ale nie zostawiamy tego na jakieś jedno spotkanie w następnym miesiącu, tylko umawiamy się już we dwie i sobie o tym rozmawiamy. A też na początku mówiłaś o spacerze edukacyjnym i tam jest specyficzna formuła, bo to jest specyficzna grupa, która obserwuje. Tutaj jesteś, przychodzi do ciebie koleżanka, nauczycielka, z którą chcesz, żeby obserwowała twoją klasę, a w przypadku spaceru edukacyjnego, jak są dobierani członkowie tej grupy, która spaceruje edukacyjnie po twojej klasie? Zwyczajowo jest to, poczynając od góry, więc jest to wicedyrektor lub dyrektor, jest lider oceniania kształtującego dla danej grupy wiekowej, więc jeżeli spacer dotyczy edukacji wczesnoszkolnej, jestem ja, jeżeli to dotyczy klas starszych, to są liderzy z zespołów nauczycieli uczących w klasach starszych i nauczyciele z reguły z grupy, z pomocnych przyjaciół. Którzy są zainteresowani, czyli jest to dostosowane do poziomu edukacyjnego najczęściej. Rozumiem. A czy mówiłaś, że dzieci są do tego przyzwyczajone? A jakie są emocje nauczycieli? No bo przychodzi grupa, która obserwuje. Jak rozumiem, że w waszej szkole to są lata doświadczeń, ale gdzieś był kiedyś jakiś początek i były te pierwsze spacery i pierwsze obserwacje koleżeńskie. Czy pamiętasz emocje z tym związane? No, zapewne każdy sobie w jakiś sposób kojarzy, jakie to jest uczucie bycie obserwowanym, jednak myślę, że przepracowanie samej idei spaceru edukacyjnego, że nie jest to powielanie tych dawnych hospitacji, obserwacji, gdzie każdy z nas starał się przygotować, wiesz, w najdrobniejszych szczegółach, kiedy to musiało wszystko być na najwyższym poziomie i zakończyć się zapewne jakimś fajerwerkiem w postaci gratulacji, że jest super lekcja i nic więcej. W tej chwili to jest zupełnie inna kultura uczenia się, bo my też się uczymy o właśnie takiej współpracy, gdzie możemy w zaufaniu, w takim poczuciu bezpieczeństwa poprosić o monitorowanie fragmentu naszego warsztatu, na tego, co przepracowujemy, czy wprowadzamy nową strategię, czy wprowadzamy nową technikę, narzędzie, żeby sprawdzić, jak ono funkcjonuje, ale nie my, tylko właśnie z pozycji ucznia. Co uczniowie robią w tym momencie, jakie ich działania, jakie ich aktywności mogą świadczyć na plus czy na minus, co jest do przepracowania, co w ich działaniach potwierdza się, że coś nam wychodzi lub nie. Także nie patrzymy w tej chwili, że to my, że to ja jestem na świeczniku i będę podlegała jakiejś specjalnej ocenie jeszcze jakiegoś gremium, bo to nie o to chodzi zupełnie, tylko po prostu o taką życzliwe oko przyjaciół i w takim tonie bardzo spokojnej refleksji przyjrzeć się pracy uczniów, czy z danym zespołem klasowym, czy z nową techniką, z nowym narzędziem, z nową strategią. Także jest to zupełnie coś innego. Nie ma już chyba takiego wielkiego stresu, no, na pewno nie ma, bo do tego też dążymy, żeby eliminować stres i żeby nauczyć się patrzeć na działania uczniów i w tych działaniach szukać potwierdzenia na skuteczność naszych metod czy naszych nowych narzędzi, a nie obawiać się krytyki czy oceny własnej osoby ze strony władz szkolnych czy kolegów, koleżanek. Widzę, że Iwona się uśmiecha. Jeśli chcesz coś, to bardzo cię proszę, Iwono, to jest ten moment. Nie, ja całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziała Ula, ponieważ prawda jest taka, że w naszej szkole rzeczywiście ten spacer edukacyjny odbywał się i on nadal ma miejsce, kiedy na przykład mamy grupę nowych nauczycieli i wprowadzamy ich w świat właśnie oceniania kształtującego i wtedy jedną z form przekazywania im, dzielenia się naszą wiedzą jest również taki spacer edukacyjny organizowany specjalnie dla tej grupy nowych nauczycieli. Ale tłumaczycie im też reguły tego spaceru, żeby wiedzieli, że to jest tylko koleżeńskie przyglądanie się, a nie hospitacja? Tak, oczywiście tutaj tłumaczymy. Tutaj jeszcze może tylko dodam do tego, co powiedziała Ula, że wtedy, żeby taki spacer mógł się odbyć, tak, to potrzebujemy tak naprawdę trzy osoby prowadzące, no, bo ten spacer polega na tym, że wchodzimy na
co 15 minut, czyli obserwujemy 15 minut początek lekcji, środek i koniec, żeby później wyciągnąć wnioski i mieć jakby całkowity obraz tego, co tutaj zachodzi. A powiesz, jak być... Tak? Przepraszam, ja mam... Chyba to jest mój internet, bo ja mam poczucie, że był koniec. Przepraszam, Iwono, kontynuuj. Więc w naszej szkole na przykład to bardzo dobrze się sprawdza. Tylko tak jak mówię, potrzebujemy tutaj, ta współpraca jest potrzebna, ponieważ potrzebujemy chociażby na początku 3 osoby, tak, które zechcą te swoje zajęcia prowadzić. A powiedz mi, co to znaczy, że potrzebujecie 3 osób i jak wyciągacie te wnioski? Bo widzę, Emilia też ma taką minę pod tytułem jesteśmy bardzo zaintrygowani. Jeśli Państwo są zaintrygowani, po co są 3 osoby i jak wyciągnąć wnioski z takiego spaceru, to teraz jest ten moment. Iwono, bardzo Cię proszę. To znaczy tak, no 3 osoby prowadzące zajęcia, tak? Bo jeżeli... ta grupa wchodzi na wstęp lekcji, na początek lekcji, rozwinięcie i zakończenie, to znaczy, że ma możliwość zobaczenia 3 różnych fragmentów u 3 różnych osób, bo co 15 minut dochodzi do takiej zmiany, więc taki spacer jest właśnie wtedy możliwy, kiedy 3 nauczycieli zdecyduje się, że okej, robimy, zapraszamy. I ta grupka, no to też w zależności, tak, jaka jest to grupa, dobrze by było, żeby była to taka grupa, która później na podstawie ich obserwacji i wniosków, ich spostrzeżeń będzie można wyciągnąć całościowe wnioski, tak? Czyli no, grupa powiedzmy 6 osób, tak? Gdzie będą się wymieniać. Czyli jeśli do mnie wejdą na wstęp, to do mojej koleżanki ta grupa wejdzie na rozwinięcie, a do mnie z kolei przyjdzie kolejna grupa, tak? I później na zakończenie. No i wtedy też później potrzebne jest właśnie takie wspólne spotkanie, żeby omówić to, co zaobserwowały, co widziały, żeby też może pewne kwestie wyjaśnić. Tak to wygląda. I rozumiem, że w takim spotkaniu uczestniczą zarówno osoby, które spacerowały, jak i osoby, które prowadziły zajęcia. Tak, tak, tak. Mamy też, przygotowujemy sobie też taki arkusz, w zasadzie elementy, na które chcemy, żeby, no, żeby te nowe osoby zwróciły uwagę. Rozumiem, że to jest bardzo dobrze przygotowany proces. To nie jest po prostu wpuszczamy nowych nauczycieli i pooglądajcie, jak wygląda moja fajna lekcja, tylko rzeczywiście jest to bardzo dobrze przygotowany proces. Też mówisz o specjalnym arkuszu. Tak, tak. To jest dokładnie wszystko przygotowane. No i chcę też powiedzieć, że tutaj jest potrzebna jeszcze inna współpraca, bo wtedy potrzebujemy przesunięć w planie lekcji, prawda, żeby umożliwić tym nowym osobom. Więc jakby jedna współpraca generuje kolejno, żeby to wszystko dogadać, ustalić, żeby mogło się odbyć. Chodzi też o zastępstwa, dobrze tak, rozumiem. Chodzi też o zastępstwa, dokładnie tak. Czyli wszystko w szkole opiera się na współpracy, tak słyszę, że nawet zastępstwo to jest współpraca. Iwo, no to jesteśmy przy tobie, bo tematem, którym będziemy się teraz zajmować, to ciekawa jestem, czy Państwu znany temat, analiza prac uczniowskich, tu w ciekawym wątku w szkole i w grupie międzyprzedmiotowej u Iwony. Opowiedz proszę, jak u Was wygląda działanie tej grupy, ta forma współpracy? Tak, jest to praktyka obok właśnie wcześniej spaceru edukacyjnego, która też realizowana jest w naszej szkole. Tworzy jakby zespół, tak, realizujący tę praktykę, tworzą nauczyciele różnych przedmiotów. Tutaj ważne w tej praktyce jest to, że mamy okazję przyjrzeć się procesowi uczenia się i nauczania poprzez analizę właśnie wytworów uczniowskich, prac uczniów, poprzez analizę przygotowanego zadania edukacyjnego i tego, jak uczniowie sobie z nim poradzili. I to wygląda w ten sposób, że nauczyciel przedmiotu przygotowuje zadanie, wybiera potem, czy to w drodze losowej, czy to konkretnie, wybiera 8 prac. Najczęściej, jeżeli robimy to nie w sposób losowy, to mogą to być 2 prace osób, nie chcę tutaj określać, ale raczej osób mniej radzących sobie, 4 prace osób takich, powiedzmy, osiągających średnie wyniki i też 2 prace osób takich dobrych. Oczywiście nie podpisujemy tych prac, nadajemy im odpowiednie literki i potem w takiej grupie nauczycieli różnych przedmiotów spotykamy się,
mamy ze sobą pracę, mamy ze sobą, jeżeli jest taka możliwość, nagranie lekcji, jeśli nie, to mamy konspekt, po to, żeby zobaczyć, w którym momencie w cyklu pojawia się to zadanie, żeby zobaczyć, jaki był cel tego zadania i jakie kryteria. Następnie mamy też kryteria do wykonania tego zadania. I na tej podstawie określamy, na jakim poziomie to zadanie zostało wykonane. I są takie cztery poziomy, bo one są zgodnie z takim arkuszem spojrzenie, nauczenie się. Czyli w zasadzie zakresy. Zakres minimalny, średni, zakres pożądany i zakres taki wykraczający. Dlaczego dobrze jest, jeśli w grupie tych osób współpracujących są nauczyciele różnych przedmiotów? Ponieważ mamy szersze spektrum spojrzenia na to, co się stało. Na zadanie, na wynik. Być może są elementy, na które nauczyciel matematyk zwróci większą uwagę, aniżeli polonista, tak? I dzięki temu, takiej analizie, kiedy już mamy, zastanawiamy się też nad tym, co zadziałało, co nie poszło, jak udoskonalić to zadanie, aby ten proces uczenia się uczniów był jeszcze lepszy, aby przynosił efekty. I nauczyciele w tym zespole jakby przygotowują takie podpowiedzi dla osoby prowadzącej. Ta osoba prowadząca słucha, zbiera pomysły, a potem wybiera, z których pomysłów skorzysta. I to jest jedno takie spotkanie. Potem mamy czas, żeby to zadanie udoskonalić, wykonać jakby to udoskonalone zadanie jeszcze raz i później spotykamy się po to, by sprawdzić skuteczność, tak? Na ile te wprowadzone modyfikacje okazały się skuteczne i co z tym dalej będziemy robić. Więc to tak w dużym skrócie, jeżeli chodzi o tę analizę pracy uczniów. Ja, to jest fascynujący sposób pracy i ja bym chciała nie w skrócie, tylko więcej zdecydowanie. Powiedziałaś w takim razie, że nauczyciel przychodzi z zadaniem. To znaczy, że nauczyciel, który chce, żeby jego zadanie podlegało takiej wspólnej analizie, musi takie zadanie stworzyć sam. To nie jest powiedziane, że musi stworzyć sam, bo możemy, jeżeli ja przygotowuję, wiadomo, zadanie dla swojej lekcji, czyli zadanie polonistyczne, to ja mogę je tak naprawdę tutaj skonsultować z drugą osobą, tak, czy nawet w szerszym gronie, jak myślą, jak może, bo bardzo ważne jest polecenie w tym zadaniu, tak, bo od tego polecenia bardzo często zależy to, jak uczeń je zrozumie i czy rzeczywiście wykona zadanie tak, jakbyśmy pewnie spodziewali się. Więc to zadanie mogę skonsultować z koleżanką. Z przedmiotu. Ile spotkań jest potrzebnych, żeby dogłębnie przeanalizować to zadanie? Powiedziałeś, że pierwsze to jest to spotkanie, kiedy pokazujemy to zadanie i efekty prac uczniowskich i potem jest ten czas na ewentualne zmodyfikowanie. Jest potem ponowne podejście w tej grupie do tego zadania? Czyli wtedy tak, potrzebujemy, no, dwa spotkania to jest to minimum, czyli pierwsze, kiedy analizujemy, a drugie już, kiedy później sprawdzamy tych skuteczność tych prowadzonych zmian. A powiedz mi w takim razie, jaka jest korzyść dla matematyka, że on jest w tym zespole i czyta sobie polonistyczne zadanie? Jasne, proszę pamiętać, że my staramy się udoskonalić, tak, tutaj ten proces uczenia się ucznia, więc możemy prześledzić tok myślenia ucznia. I matematyk widzi, jak na przykład uczeń tutaj, co myślał wykonując zadanie polonistyczne, jak to wygląda w przypadku matematyki. I my już wtedy możemy też, widzimy, tak, na przykład w jakim kierunku dany uczeń podąża. To daje nam też taki szerszy obraz tego, jak sobie radzi w tym swoim procesie edukacyjnym. I co my jako szkoła możemy dalej, oczywiście, i tu mówię o korzyściach, tak, bo skupiamy się. Ja wiem, że dzisiaj mówimy o współpracy, ale tutaj są wyraźne właśnie korzyści, jeżeli chodzi o takie pochylenie się nad potrzebami uczniów. Ja mam poczucie, że my tak rozmawiamy o współpracy, o tym, co wzmacnia nauczycieli i nauczycielki, ale współpraca jest po to, żeby ten proces edukacyjny był lepszy dla wszystkich uczniów i uczennic, bo to się do tego ostatecznie tak naprawdę w szkole powinno sprowadzać, po drodze dbając o wszystkie zainteresowane strony. Bo ja czekałam na ten komentarz. Dziękuję Pani Justyno. Zazdroszczę Panią przestrzeni do takiej pracy. To ja czekałam na to całe 54 minuty. Ja otworzę ten worek, bo Emilia teraz kiwa głową. Jak to jest, kiedy w szkole nie ma
na pierwszy rzut oka, a może za bardzo, przestrzeni do takiej współpracy. Emilia, jak kiwałaś głową, to możesz rozpocząć. Ja Państwa zapraszam na czacie. Ja bardzo chętnie zmierzę się z tym trudnym pytaniem. Ja jestem trochę oniemiała ze względu na to, że właśnie tak słucham i też się dziwiłam, że ten komentarz pojawił się dopiero teraz, ale rozumiem, że Państwo też byli trochę oniemiali i rozumiem, dlaczego szkoła ucząca się nazywa się szkołą uczącą się, szkoły uczące się tak się nazywają, ponieważ cały czas słyszę o tym wspaniałym procesie uczenia się wszystkich stron tutaj, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Trudno powiedzieć, co jest w tym momencie ważniejsze. A zawsze miałam takie przekonanie, że nauczyciel to jest takie dziwne stworzenie, które po prostu uwielbia się uczyć. I ja już bym chciała oczywiście lecieć do tych waszych szkół i uczyć się razem z wami. I też sobie wypisywałam takie słowa, które padały tutaj z waszych ust, jak na przykład życzliwość, że potrzeba tej wzajemnej życzliwości. Ula, mówiłaś o tym, że za naszych czasów, tak, kiedy byłyśmy młode, to w szkole panowała głównie atmosfera rywalizacji. Jest mi to też bliskie w moich wspomnieniach, tak? A boję się, że wielu z nas nie tylko we wspomnieniach, ale w codzienności ta rywalizacja, taka czasami ukryta na zasadzie mnie wychodzi, tak? Jest cały czas obecna. Jakoś tak myślałam sobie też o tej otwartości, jak bardzo trzeba być otwartym na siebie nawzajem i także na właśnie w ogóle popełnianie błędów, to, że ja jestem człowiekiem, mogę popełniać błędy, że to w jakiś sposób otwieram się właśnie przed innymi, wiedząc, że ja nie muszę zrobić wszystkiego doskonale. Ja mogę sobie zaplanować w 100% lekcje, a i tak coś tam nie wyjdzie, bo nie jestem w stanie czegoś zrobić. Jeżeli w szkole nie ma takiej przestrzeni, to pewnie bardzo ciężko realizować zadanie i współpracę, pisze pan Rafał. No właśnie, ale też my jesteśmy odpowiedzialni trochę za kreowanie tej przestrzeni. I jeszcze powiem o jednej rzeczy, już mówię o swoim też przykładzie i o swoim wspomnieniu, a mianowicie jakie to ogromne trzeba mieć zaufanie do siebie nawzajem, żeby w ten sposób pracować. To jest wszystko o kulturze pracy szkoły, ale też słyszę bardzo wyraźnie, że przecież nie od razu Kraków zbudowano i żebyście do tego po prostu dochodziły. I na przykład ja mam takie wspomnienia, że na samym początku, Kasiu, jak zapytałaś, od czego zaczynała się współpraca w mojej szkole, to ja sobie pomyślałam, zadanie dyrektor, i pani Barbara tak ładnie napisała, od podziału zadań przez dyrektora, czyli od zadania, ale zadania narzuconego przez dyrektora. Tak to zwykle funkcjonowało w szkołach, w których ja pracowałam. No i trzeba było zrobić, tak? Był wyznaczony zespół, był wyznaczony lider tego zespołu, nieważne, trzeba było zrobić. I ja w jednej z takich sytuacji zostałam tą liderką, która była rozliczana z tego, czy przygotuje wydarzenie w szkole. To był dzień kandydata, czyli byli zaangażowani wszyscy. To był dla mnie przeogromny stres. Ale też właśnie mieliśmy takie problemy, że nie wszyscy potrafiliśmy ze sobą współpracować i że na przykład byli koledzy, okazało się to już podczas realizacji zadania, którzy wcale nie zamierzali wykonywać tego, co ja im poleciłam. Nie, zupełnie wcześniej tego nie zgłosili, że im się w ogóle ta koncepcja nie podoba, tylko po prostu zbojkotowali moje polecenie i w momencie, kiedy trzeba było robić, zrobili coś zupełnie innego. I to jest też o takich trudnych momentach właśnie, kiedy próbuje się budować współpracę, a zwłaszcza jeżeli się próbuje budować współpracę, to o czym myśmy zaczęli mówić na początku, na takich narzuconych sytuacjach, kiedy
narzucone zadanie, narzucony lider, narzucone podporządkowanie, tak, i tak dalej, i tak dalej. Narzucony scenariusz, często nie do końca przegadany, niepartycypacyjnie zrobiony. No właśnie, to jest trudność w tym oporze materiału. I w pierwszym momencie ja w tym stresie ogromnym chciałam powiedzieć temu koledze, przepraszam, szczerze, ja to powiedziałam temu koledze, że hello, ja tu rządzę, tak? Było powiedziane, że tak i tak, nic nie mówiłeś wcześniej, masz to zrobić. I on oczywiście w dalszym ciągu stawiał opór. To znaczy powiedział, a nie, nie zrobię. I jedyne, co ja mogłam w tym momencie zrobić, to wziąć głęboki oddech i powiedzieć, okej, coś tu nie zadziałało, tak? Ja w tym momencie mogę wymachiwać swoją małą szabelką i nic z tego nie wyniknie. Mogę go też zapytać. No dobra, a o co ci właściwie chodzi, tak? Czego potrzebujesz? Dlaczego akurat tak? To było trochę późno na takie rozmowy, ale mimo wszystko warto było spuścić z tonu i spróbować, no właśnie, rozmawiać. I tak sobie myślę, że często współpraca może się zacząć po prostu od tego, że zaczynamy ze sobą rozmawiać. I zaczynamy ze sobą rozmawiać czasem być może z tą właśnie ulubioną koleżanką, która już jest dla nas jakimś wsparciem i może być zaczątkiem współpracy. A czasami, że ja biorę ten głęboki oddech i z tym kolegą, czy z koleżanką, który mnie drażni, która mnie drażni, tak, decyduje się jednak porozmawiać z tej innej perspektywy. I chciałam Państwu powiedzieć, że my na przykład w programie Wychowanie to Podstawa proponujemy dla wychowawców, wychowawcom proponujemy, bo akurat oni są w tym programie, metody par empatycznych. I tu już wystarczy jedna osoba, z którą się umawiamy, do której mamy już zaufanie, czyli nie ma tutaj tego wyzwania, jak zbudować zaufanie, że umawiamy się, na przykład ja się umawiam z Ulą, tak, że poświęcimy sobie określoną ilość czasu. Dajmy na to, ja mam 10 minut, żeby się wygadać. I proszę Ulę o to, żeby ona mnie po prostu wysłuchała. I teraz umawiamy się, że albo dajesz mi informację zwrotną, albo ja po prostu chcę się odwentylować, albo chcę empatii, to znaczy chcę, żebyś powiedziała, co usłyszałaś w tym, co ja opowiedziałam, jakie moje emocje, jakie moje potrzeby, tak, żeby ktoś po prostu spojrzał na to z boku, ale być może potrzebuje rady. No, ci polega na tym, że to nie jest tak tylko, że to jest pewna rama, i to już jest pewna rama, którą można wykorzystać, że kiedy ja mam problem, to mam zaufaną osobę, która nie będzie mi mówiła, oj Emilka, jaka ty biedna jesteś, o matko, ja wiem, ta dyrektorka, o matko, nie, no w ogóle, a ten ziutek z trzeciej B, no to wiadomo, że wszyscy mają z nim problem. Bo to czasami też może pomóc, ale że ważne jest, że my się umawiamy na pewną ramę i jeżeli ja chcę rady, to ty mi jej udzielasz, ale jeżeli ja nie chcę rady, a chcę na przykład informacji zwrotnej, co zauważyłaś tutaj w moich metodach chociażby, które ja zastosowałam w tej sytuacji z uczniami, czy z dyrektorem, czy z kimkolwiek, to tylko to dostaję. A potem oczywiście ja służę sobie, znaczy sobie to już posłużyłam, służę tobie, swoją osobą, tak? I też możemy w ten sposób się zamienić. I to już jest zaczątek współpracy. Można też modelować tę metodę dalej, jeżeli Państwo chcą się dowiedzieć coś więcej na temat tego, jak zacząć od początku, bo ja mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy na takim wysokim poziomie, który jest fascynujący i widać, dokąd zdążamy, co można osiągnąć,
przez współpracę, to polecam wcześniejsze nasze webinarium dotyczące budowania sieci wsparcia dla nauczycieli, gdzie z Natalią Boszczyk i z Jarkiem Korzyńskim rozmawialiśmy właśnie na temat tego, jak w ogóle znajdować sobie i dlaczego warto znajdować sobie to wsparcie w gronie nauczycielskim. Bardzo Ci dziękuję, Olu, za link. Tak, kiedy mówiłaś, Ula, też o tej koleżance, która Ci udziela wsparcia, to też jest taka metoda, opowiem Ci za tydzień na przykład, że po prostu właśnie umawiamy się, że okej, ja chcę wdrożyć jakąś swoją zmianę i znowu wystarczy do tego jedna osoba. Chcę wdrożyć jakąś zmianę w swojej klasie, opowiadam Tobie, Iwona, na przykład, okej, to ja będę próbowała wdrożyć więcej pracy w grupach. Szczerze, ja mam z tym trochę problem, bo nie do końca wiem, jak rozdzielać zadania, ale mam pewien nowy pomysł, spróbuję to przetestować, ale potrzebuję takiego przegadania tego, co się zadziało z kimś. I umawiamy się, że powiedzmy, to jesteś ty i ja ci po tygodniu opowiadam, co mi wyszło, co mi nie wyszło. Tak, żeby ktoś spojrzał na to z boku. To są takie, ja nie powiem, że bardzo proste, ale już prostsze metody też, żeby o tym, żeby budować to wsparcie, żeby nie czuć się, no cóż, żeby nie czuć się, że jesteśmy sami sobie sterem, żeglarzem i okrętem i musimy się borykać tutaj sami z tą rzeczywistością szkolną. Od razu mi się przypominają koła ratunkowe Natalii Boszczyk też z konferencji Dzień dla Nauczyciela. Właśnie jakie koła ratunkowe możemy sobie nawzajem rzucić na tym nauczycielskim oceanie. Ja rzucę jedno koło ratunkowe na nauczycielskim oceanie. Wiem, że byłyśmy dzisiaj na bardzo wysokiej górze i powoli z tej góry, jeśli chodzi o zaawansowane formy współpracy, będziemy schodzić do najprostszych form współpracy. Ja polecam Państwu serdecznie serwis Pomagaj się uczyć, gdzie jest cała osobna sekcja o współpracy nauczycieli, gdzie o tych różnych metodach można poczytać, dowiedzieć się, jak można próbować zaczynać takie formy współpracy w swojej szkole, jak budować kulturę współpracy. Może tam Państwo znajdą coś dla siebie. Zachęcam serdecznie do poznania tego materiału. I Emilio, bardzo bym chciała, żebyś Ty opowiedziała o formie współpracy, do której jeszcze w Centrum Edukacji Obywatelskiej nie było. Tak, ale właśnie, skoro jest ten slajd o innych formach współpracy, to ja też chciałabym zapytać Państwa mimo wszystko tutaj i zachęcić do pisania na czacie, w jaki sposób Wy współpracujecie, właśnie może w taki najprostszy sposób, co Was najbardziej wzmacnia w tym, kiedy jesteście razem w szkole. To mogą być najprostsze formy. Gdyby Państwo byli gotowi też napisać na czacie, to też byśmy zobaczyli, ile tego jest i na pewno byśmy poczuli się wszyscy wzmocnieni. Ale ja rzeczywiście poproszę o ten slajd, potem przeczytamy. Emilio, to ja może w takim razie Cię zatrzymam przed tym opowiedzeniem o tym, co Ty masz tam za tym slajdem ukrytego, ale wiem, że Iwona nam tuż przed dołączeniem na żywo opowiadała o specjalnej przegródce na zastępstwa jako formie współpracy. Iwono, opowiedz, może to otworzy ten worek pomysłów na współpracę również dla naszych odbiorców. Tak, tutaj w naszej szkole jeszcze przed pandemią pojawiły się specjalne półki w pokoju nauczycielskim, a w nich segregatory do każdego przedmiotu, które mogą służyć tak nauczycielom, kiedy wybierają się na zastępstwo. A drugim takim miejscem jest platforma Teams. Tam został założony specjalny właśnie taki zespół, gdzie wrzucamy materiały też dla osób, które mogą z tego skorzystać, kiedy przejmują właśnie za kogoś zastępstwo.
czyli taki bank pomysłów, co mogę zrobić. Czasami są to zadania, a czasami są to po prostu pełne scenariusze, krok po kroku, żeby ułatwić taką pracę. To jest jedna z form współpracy u nas, też taka inna, o której nie mówiliśmy. Ulu, a u Ciebie? To w nawiązaniu do tego, co powiedziała Iwona, taka scheda po pandemii, po zdalnym nauczaniu, u nas dalej funkcjonują na Classroomie takie kapsuły z zadaniami edukacyjnymi dla wszystkich uczniów klas 1-3. Dla wszystkich mam tutaj na myśli, że jest zadanie przeznaczone bez względu na rocznik. Jedno zadanie może rozwiązać zarówno pierwszo, drugo, jak i trzecioklasista. I nasza współpraca z kolei tutaj polega na tym, że w zależności od naszych preferencji możemy wrzucać zadania, które nam się podobają, na które mamy ochotę, z którymi mamy ochotę popracować, czy to z edukacji przyrodniczej, polonistycznej czy matematycznej, dla wszystkich dzieciaków, na każdym poziomie tutaj kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. I sięgają po to zarówno uczniowie z jakimiś deficytami w rozwoju czy ograniczeniami, barierami, jak i uczniowie ponad, którzy potrzebują przestrzeni do wykazania się, do większego, szerszego rozwoju. To w zależności, tak budujemy te zadania, żeby były takim szerokim spektrum dla odbiorcy. I to nam zostało właśnie we współpracy w okresie zdalnego nauczania, te kapsuły. Ja wiem, że są szkoły, w których nauczyciele prowadzą bank polecanych miejsc na wycieczki szkolne albo bank firm, z którymi można współpracować, jeśli chodzi o organizowanie wycieczek, bo jest to jednak bardzo duże obciążenie dla nauczyciela, żeby cały ten proces spiąć. Wiem, że zdarzają się szkoły, w których jest po prostu lista miejsc, gdzie w danym sezonie warto z dziećmi pojechać. To będą różne miejsca edukacyjne czy wyjścia do teatru, po prostu lista spektakli, która w danym sezonie, w danym teatrze jest dostępna i nauczyciele mogą korzystać po prostu z gotowej listy i z tego wybierać, nie muszą samodzielnie korzystać. Proszę Państwa, to są wszystko formy współpracy, nawet jeśli zdecydowanie trzeba to słowo inne stamtąd zabrać, bo to jest współpraca w szkole. Czasami nawet te najdrobniejsze gesty to jest widzenie po prostu innych nauczycieli i dzięki temu Państwu po prostu pracuje się łatwiej, spokojniej i nie w osamotnieniu. Emilio, obiecałam Ci Twoje inne formy współpracy. Bardzo wyjątkowa forma współpracy. Tak, w tym roku i to właśnie teraz zaczynam z taką nową formą, która zresztą wyrosła też z doświadczenia pandemicznego, kiedy organizowaliśmy tak dość oddolnie w CEO kręgi wsparcia dla nauczycieli. Tym razem postanowiliśmy to właśnie trochę bardziej sformalizować i trochę bardziej nadać temu ramy, nie na zasadzie dobra, to proszę Państwa, proszę przyjść i się wygadać, tylko chcemy założyć 4 takie grupy po 16 osób, grupy wsparcia koleżeńskiego, które oparte są na idei peer coachingu, czyli takiego coachowania siebie nawzajem w gronie nauczycielskim. Ale ideą tych grup jest to, że one będą się, że to będą spotkania, które się będą odbywały online, też na platformie Zoom, jak to nasze webinarium. I będą tam nauczyciele z różnych szkół, co też może być pewnym ułatwieniem, bo wtedy nie musimy. No właśnie, tworzymy tę grupę od nowa, tak? Nie jesteśmy uwikłani w te relacje, które już mamy w szkołach. To będzie 5 spotkań, dla każdej grupy będzie 5 spotkań na platformie Zoom, które te spotkania będą tworzyły zamknięty cykl. I z jednej strony to chodzi o to, żeby się nauczyć w ogóle, w jaki sposób można nawzajem sobie zadawać pytania coachingowe, używać pewnych prostych naprawdę narzędzi coachingowych po to, żeby wspierać innych, a jednocześnie być wspieranych. Czyli my będziemy pracowali na konkretnych, tak powiem, case'ach, tak? Na konkretnych przypadkach, które wniosą nasi uczestnicy. I będą to od razu także narzędzia do zastosowania w szkole. Poproszę o następny slajd. Bo właśnie, to chodzi o wymianę doświadczeń,
To jest celem tych spotkań, ale jednocześnie analizę konkretnych sytuacji po to, żeby się naprawdę przyjrzeć, co się właściwie tam zadziało, żeby poszerzyć swoją perspektywę patrzenia na problem, wyzwanie, jakkolwiek to nazwiemy, i żeby ostatecznie dojść do rozwiązania tego problemu. I jak Państwo na pewno wiedzą, w ramach coachingu to właściwie ta osoba coachowana, ta osoba wspierana sama dochodzi do rozwiązania dzięki temu, że zadaje się jej właściwe pytania. No chyba, że właśnie chce rady, ale to musi być zawarte już w kontrakcie, który się zawiera w takiej grupie. Dzięki. No i właśnie, ze względu na to, że musimy poczuć się bezpiecznie, dzisiaj też to o tym poczuciu bezpieczeństwa w ogóle w szkole było bardzo dużo, to na pierwszym spotkaniu z cyklu przede wszystkim zawrzemy kontrakt, poznamy się tak, żebyśmy naprawdę poczuli się bezpiecznie, zapoznamy się z metodą, już poznamy wtedy w ogóle sposób budowania pytań coachingowych i na drugim, trzecim, czwartym spotkaniu będziemy już konkretnie pracować właśnie coachingowymi pytaniami. Przy czym to nie my jako facylitatorzy z CEO tak naprawdę będziemy Państwu zadawać te pytania, tylko damy Państwu wszystko do ręki, damy Państwu narzędzia, żebyście od razu to sobie przećwiczyli na sobie. I chcemy na tych trzech spotkaniach, takich, gdzie analizuje się przypadki, poruszyć takie tematy, które zazwyczaj rozpalają grono nauczycielskie, czyli zaangażowanie uczniów i uczennic, trudne zachowania uczniów i uczennic, nie nauczycieli, i współpraca z rodzicami. I na piątym spotkaniu chcemy domknąć cykl po to, żeby zobaczyć, ok, to co się zadziało, co ja mogę wdrożyć w swojej praktyce, a co być może jeszcze nie, i z czym się jeszcze mierzę. Tutaj ona już rzucała link na czat. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do zapisów, bo jeszcze mamy miejsca. Zwracam uwagę na to, że generalnie to jest cykl spotkań, tak? Po to, żeby rzeczywiście skorzystać tutaj, należy wziąć udział we wszystkich spotkaniach, ale będą już, wiemy, dwie grupy poniedziałkowe, dwie grupy wtorkowe, też w różnych godzinach pewnie. I no to licząc do czterech to będzie tyle, ale może nam się uda nawet jeszcze utworzyć jedną grupę. W tej chwili niestety nie jestem w stanie tego obiecać, bo tak jak mówię, jest to nowa forma, testujemy, ale mamy super naprawdę dopracowany program. Ja sama chciałabym wziąć w nim udział jako uczestniczka. Myślę, że to, co może być dla Państwa zachęcające, to jest wzięcie udziału w coachingu, czyli doświadczeniu. Jest szansa na przeniesienie tego na relacje w swojej szkole. Nie mówię, że Państwo od razu rozpoczną program coachingowy w swojej szkole, bo tak jak rozmawiałyśmy tutaj dzisiaj, to wcale nie jest takie proste, żeby zaprosić nauczycieli do współpracy. Ale że to jest jakiś pomoc. Może to jest właśnie z tą jedną koleżanką, z którą mi się dobrze współpracuje, ja będę mogła jej dzięki temu bardziej pomóc, a ona mnie. Więc to jest to przełożenie bezpośrednie na Państwa działanie. Też tak jak Emilka powiedziała, będą to nauczyciele z całej Polski. Więc myślę, że ta bariera, jeśli związana z anonimowością, tutaj da szansę rzeczywiście pełnego uczestnictwa i też wprowadzenie oczywiście reguł uczestnictwa w tej grupie, które będą na samym początku, jak dobrze usłyszałam, na pierwszym spotkaniu. Tak, tak. Przepraszam, bo się tutaj też zawiesiłam na komentarzu na czacie, że współpraca jest czasami zakłócona przez nadmiar imprez, pośpiech i dłuższe choroby nauczycieli. Czasami jest taki moment, kiedy rzeczywiście być może jest to wyjątkowo, wyjątkowo trudne. O tym też mówiła Iwona przecież, że nie zawsze z taką samą intensywnością współpracujecie w gronie. Natomiast ten nadmiar imprez to jest coś, taki mój konik, że jak często właśnie biegamy z tymi taczkami w szkole, żeby tylko więcej się naganiać, a nie do końca zastanawiamy się,
czemu to służy, przepraszam, jeżeli Państwo mają inną na ten temat opinię, ale rzeczywiście może czasami, jak zaczniemy współpracować, to się okaże, że możemy robić mniej, ale intensywniej. Nad tym trochę też pracujemy w programie Wychowanie to podstawa, ale to już inna historia. Ja będę domykać nasze spotkanie, mając dla Was jeszcze pytania, ale wyświetlając ten slajd, współpracuj, ale tylko jeśli chcesz. To jest w ogóle cytat, który jest, jak Państwo znajdą właśnie w serwisie Pomagaj się uczyć, przy zakładce o współpracy, ten cytat otwiera w ogóle tą stronę i całe myślenie Centrum Edukacji Obywatelskiej o współpracy nauczycieli i nauczycielek. Ja bym chciała w takim razie wrócić na zakończenie, czyli odwracając tą piramidę, schodząc do początku, od czego zacząć współpracę w szkole? Ulu, od czego zacząć współpracę w szkole? Też mam teraz taką refleksję właśnie od góry do dołu i z powrotem i przypominam sobie początki. Czasami nawet bywało trudno. To też nie jest tak, że od razu zespół jest stworzony, jest lider i wszystko już biegnie swoim torem i nie trzeba o nic zabiegać. Nie staje się przed tamą, przed ścianą. Tak się czasami dzieje. I myślę, że nawet tak jak Emilia tutaj wspomniała, jedna osoba z zespołu, bliska sercu, duszy, może pociągnąć całość później jako taką olbrzymią już spontaniczną współpracę po całości. Czy mi się tak zdarzało właśnie i bardzo często trudno mi było zarazić zespół, zwłaszcza kiedy następowały pewne zmiany, to znaczy odchodzili nauczyciele, bo akurat czy urlop, czy emerytura, przychodzili nowi, którzy zupełnie nie mieli pojęcia, gdzie jesteśmy, z czym pracujemy. I było widać takie przeciążenie już w zespole. To wystarczy jedna osoba bliska sercu, moja koleżanka, z którą właściwie zaczynałam pracę w tej szkole 35 lat temu. I we dwie, mając takie wzajemne wsparcie, dodawałyśmy sobie siły i przystępując do kolejnego wyzwania czy działania, potrafiłyśmy zarazić później cały zespół właśnie sobą, swoją energią, swoimi pomysłami i tym, że nie poddawałyśmy się. Czasami są chwile zwątpienia, czyli dobrze jest mieć takiego przyjaciela, wydaje mi się, od serca, koleżankę, kolegę w zespole, z którym możemy pociągnąć całość, zarazić dobrą energią, pokazać, że się da, że nie należy rezygnować i że w sumie ta współpraca się udaje i ma takie poczucie sensu. Iwono, od czego zacząć współpracę w szkole? Ja oczywiście mogę podpisać się pod tym, co już zostało powiedziane, ale jeszcze w odwołaniu do tego cytatu, który widzimy w współpracy, ale tylko jeśli chcesz, naprawdę nie ma nic na siłę tak naprawdę. Jeżeli jest nawet inicjatywa odgórna, przykład, który dzisiaj podawała Emilka, to i tak pracują tylko te osoby, które chcą. A jeśli ktoś nie ma na to ochoty, to tak naprawdę nie będzie pracował i nie będzie też efektów takiej współpracy. Więc może zaczynać drobnymi krokami z tymi, którzy chcą, dobierać sobie ten skład. Może to będzie właśnie ta jedna osoba, za chwilę dwie, trzy, jeśli zobaczą tak, że przynosi to efekty, że to im pomaga, że jest dla nich wsparciem. Myślę, że w ten sposób możemy zacząć tę współpracę. Wewnętrzne ja mówi, że chcę podjąć współpracę. Emilio? Masz ochotę podzielić się, od czego zacząć współpracę? Tak, bardzo, bardzo też mnie poruszyło to, co Iwono powiedziałaś na końcu właśnie, że to jest taka wewnętrzna decyzja i ja sobie pomyślałam, że od siebie, od własnej życzliwości, własnej ciekawości i własnego współczucia. Współczucia rozumianego nie jako litość, tylko poczucie, że tak, wszyscy jedziemy na tym samym wózku, że jeżeli ta koleżanka na przykład, która mnie tak wnerwia, ona na pewno też ma jakieś trudne sytuacje po prostu, być może ja jestem w stanie docenić w niej coś,
coś, tak? Na przykład, że bardzo ładnie pisze protokoły, albo że nie wiem, zawsze ma ładne gazetki szkolne, cokolwiek, ale od takiego życzliwego nastawienia, że które prowadzi do takiej wiary, że razem możemy więcej. Bardzo, bardzo to ta życzliwość do siebie bardzo mnie porusza i ja w takim razie chciałabym, żebyśmy zamknęły to webinarium, żebyście powiedziały, co wam daje współpraca w szkole, bo rozmawialiśmy o tym, jakie formy współpracy mogą być pomiędzy nauczycielami, o tym, że bywa trudno, o tym, że nawet drobne rzeczy są już współpracą. W takim razie, co wam daje współpraca? To może ja tradycyjnie zacznę. Mam taką refleksję, że współpraca daje mi poczucie, przede wszystkim poczucie więzi. Więzi z grupą pomocnych przyjaciół. Wiem, że nie jestem sama i to jest ważne, sama i samotna. Czyli, że tak jak tutaj właśnie powiedziałyśmy, żeby to spuentować, jesteśmy razem, jesteśmy grupą i razem damy radę wszystkim wyzwaniom, wszystkim przeciwnościom. Mam też możliwość wglądu w jakieś fragmenty czy po całości warsztat w pracy moich koleżanek. Mogę ja dzielić się swoim doświadczeniem, dzielić się swoim warsztatem przepracowanym i we współpracy wiem, że mogę liczyć w chwilach zwątpienia czy w jakiejś takiej większej słabości na innych. Nie jestem oceniana, jestem rozumiana i razem działamy na dobro, na rzecz naszych dzieci, naszych uczniów. Dziękuję. Myślę, że co mi daje współpraca? No, w zespole łatwiej niż pojedynczo. Można zrobić coś lepiej, może czasami więcej. Współpraca pozwala mi też spojrzeć na zadanie, na to, czym się zajmujemy z różnych perspektyw. Ale myślę też, że to, co jest chyba dla mnie istotne, to zapewnia mi takie poczucie bezpieczeństwa, bo nie jestem sama, tylko jest jeszcze grupa, jest wsparcie i łatwiej, myślę, że osiągnąć nam jest, łatwiej nam dojść do celu dzięki tej współpracy. Ja też sobie myślę o takim efekcie synergii i o tym, że różnorodność perspektyw jest właśnie tak niezmiernie karmiąca i po prostu, że łatwiej się ciągnie ten wspólny wózek razem i że nigdy, po prostu to jest taki zbiorowy mózg. Szkoła jako, czy ten zespół nauczycieli, którzy współpracują, to taki zbiorowy mózg, który może wymyślić i wygenerować nieporównywalnie więcej i lepszych rzeczy niż jeden człowiek. Razem wiemy więcej po prostu. Bardzo dla mnie wybrzmiające jest to, że wspólnie jest nam łatwiej i może to jest też odpowiedź na to, że musimy poświęcić mniej czasu na to, kiedy pamiętając o tym, jak bardzo nauczyciele i nauczycielki są obciążeni czasowo ilością rzeczy do wykonania. Pani Beata pisze tutaj smutną refleksję, że coraz trudniej zmusić, zachęcić nauczycieli do współpracy. Nie jest to niemożliwe, ale coraz trudniej o takie formy współistnienia w szkole. To dość smutna refleksja. Pani Beato, proszę się nie poddawać, zachęcać i angażować kolejne osoby do współpracy. Link do zaświadczenia był. Pozostaje mi w takim razie ostatnia propozycja dla Państwa. Odporna Szkoła powróci w maju. 16 maja spotkamy się, żeby porozmawiać o temacie, który jest tak samo trudny i skomplikowany jak współpraca, bo będziemy rozmawiać o sytuacjach konfliktowych. I będzie to webinarium, które będzie miało wyjątkową strukturę, bo będzie sesją z ekspertką. Czyli przez całe 90 minut ekspertka będzie rozpracowywać różne sytuacje konfliktowe.
I mam nadzieję, że będzie to dla Państwa bardzo interesująca forma. Co ciekawe, już jutro Emilia, która jest z Państwem dzisiaj na naszym spotkaniu, poprowadzi webinarium, które wprowadzi do tematu konfliktu, gdzie będzie przede wszystkim wyjaśnienie podstawowych pojęć, które dotyczą konfliktu, czym różni się konflikt od przemocy, od dyskryminacji. Tam są zaproszeni wspaniali eksperci. Zapraszam serdecznie, jeśli ktoś z Państwa ma jutro wolny wieczór i ma ochotę obejrzeć to wydarzenie o konflikcie, a potem za miesiąc pogłębić swoją wiedzę, rozpracowując poszczególne trudne sytuacje konfliktowe w klasach, szczególnie wielokulturowych, bo będziemy też rozmawiać o tym, jak bardzo jest różny i jak bardzo jest podobny konflikt w sytuacji, kiedy jest to wielokulturowa klasa. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na oba te wydarzenia, czyli jutro o 18 razem z Emilią. Czy będzie link do jutrzejszego spotkania? Nie wiem, czy Ola się wyrobi. Jeśli Ola się wyrobi, to bardzo proszę, żeby odnaleźć link do jutrzejszego spotkania, webinarium z Emilią Kędziorek dotyczące konfliktu. Jeśli nie, to obiecuję, że wyślę Państwu jutro wszystkim rano maila z tym linkiem. Zapraszam, Emilio, dziękuję Ci bardzo. Już jest. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, zapraszam serdecznie. Myślę, że czuję taką dużą odpowiedzialność po tym, co się pojawiło na czacie, że Państwo pisali o tym, że jest trudno. Mam nadzieję, że to webinarium nie zostawia Państwa w takim poczuciu, że jest trudno, tylko w poczuciu nadziei, że współpraca w szkole jest możliwa i można zaczynać od naprawdę bardzo małych rzeczy. Chciałam Państwu pokazać te dwie szkoły za pomocą Uli i Iwony, żeby zobaczyć, jak daleko współpracy w szkole można dojść, gdzie są te wyżyny współpracy i jak tam się wspiąć po szczeblach tej drabiny współpracy. Mam nadzieję, że było to dla Państwa interesujące i będą mieli Państwo jeszcze czas, żeby się zastanowić nad tym, czy wziąć udział w coachingu koleżeńskim, bo to już niedługo. Miejsca jeszcze są, ale są to ostatnie miejsca. Proszę się zastanawiać i dołączać. Bardzo dziękuję moim wspaniałym prelegentkom. Dziękuję, że byłyście, dotrwałyście do końca. To było dla mnie bardzo uczące spotkanie. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Owocnej współpracy życzymy wszystkim. Dziękuję.